Witam wszystkich zebranych na obchodach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Do hymnu! Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co na obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Święto narodowe, które obchodzimy w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, jest jednym z tych dni w roku, który skłania nas do refleksji nad znaczeniem takich słów jak ojczyzna, wolność, niepodległość, a w dzisiejszych czasach i odpowiedzialność. Przede wszystkim w kontekście państwa i narodu. Czy słowo ojczyzna jest słowem świętym, które nieraz pisze wbrew ortografii wielką literą, słowo symbol, czy jest jakby trochę mniej ważne, trochę zapomniane, ponieważ żyję w wolnym kraju, mówię bez strachu po polsku. Jest to czymś oczywistym, że mieszkam w Polsce, na polskiej ziemi. Ale czy pamiętam, że Polska zniknęła z mapy świata? Czy pamiętam, ilu ludzi musiało cierpieć, ilu zginąć, abyśmy dziś mogli się cieszyć nieskrępowaną wolnością z polskości, abyśmy dziś mogli beztrosko po prostu nie pamiętać? Konstytucja 3 maja jest jednym z symboli naszej niepodległości. Przez dziesięciolecia prawo do kultywowania pamięci o jej uchwaleniu świadczyło o kondycji polskiej państwowości. Dokładnie 231 lat temu Sejm czteroletni uchwalił ustawę, która gruntownie zreformowała państwo. Na przekór tragicznemu położeniu, w jakim znajdowała się Rzeczpospolita u schyłku XVIII wieku, wierzono, że ten zbiorowy wysiłek może doprowadzić do odrodzenia państwa i dać impuls dla kolejnych pokoleń Polaków dążących do niepodległości. Ustawa zasadnicza z 3 maja 1791 roku niosła nadzieję na przemianę, a przede wszystkim była zwiastunem naprawy państwa i ocalenia suwerenności Rzeczypospolitej. Majowa konstytucja
gruntownie zmieniła ustrój, dając podwaliny pod przemiany, które mogły ocalić polską państwowość i suwerenność. Niestety, po 14 miesiącach obowiązywania konstytucja została obalona przez Konfederację Targowicką i zbrojną interwencję Rosji. Nastąpił drugi, a dwa lata później trzeci rozbiór Polski. Konstytucja 3 maja powinna być dla nas wzorem myślenia o odpowiedzialności za państwo i troski o dobro wspólne. Dobro, którego w obecnych czasach nam potrzeba i które powinniśmy pielęgnować. Wierzymy, że ten trudny okres, który obecnie nam towarzyszy z powodu wojny w Ukrainie, szybko się zakończy. Do tego czasu musimy wykazać się odpowiedzialnością wobec siebie, jak i wobec innych. Dlatego wobec tej szczególnej i bardzo trudnej sytuacji potrzebujemy stabilności, bezpieczeństwa, spokoju, ale i współpracy. Nadzwyczajne okoliczności, w których niespodziewanie przyszło nam żyć, niejednego z nas skłaniają do refleksji nad stanem państwa i społeczeństwa, do uważnego namysłu nad własnym życiem i czynionymi wyborami. Cała stolica od rana huczy jak rzeka wezbrana. Poprzez ludu gwarne mrowie ciągną na zamek posłowie. We wielkiej sali zamkowej gromkie okrzyki przemowy. Wchodzi król, w radosnej wrzawie zebranych wita łaskawie. Nagle milknie ciżba zbita, marszałek ustawę czyta. Wielka ma zawitać zmiana, wolność, równość wszystkim dana. Wszyscy jednoczą się w pracy, szlachta, mieszczanie, wieśniacy. Lecz wszystkich też w równej mierze Polsce winni służyć szczerze. Flaga na maszcie powiewa, pręży się na wietrze, faluje. Rocznicę uchwalenia konstytucji wraz z rodakami świętuje. Konstytucja 3 maja już od przeszło 200 lat z małymi perturbacjami tworzy w naszym kraju ład. Jest fundamentem władzy, stoi na straży wolności słowa. To kamień węgielny demokracji, więc jakże nie świętować?